Co było najtrudniejsze w wykreowaniu tej postaci? To w ogóle dla mnie zaskoczenie, no bo ja jestem kojarzony, z rolami takimi ciepłymi, fajnymi. Tutaj rzeczywiście musiałem wyciągnąć trochę swojej ciemnej natury, bezwzględności, którą nieraz mam. No, trudno temu zaprzeczyć. Każdy ma taką swoją ciemniejszą stronę. Ale miałem wsparcie w Maćku Ziębińskim, reżyserze, który wraca do filmu fabularnego. Przez lata był realizatorem reklam. Teraz to jest drugi już nasz film, bo pierwszy Misfit robiliśmy dla młodych widzów. Nasza współpraca się dobrze potoczyła i teraz spotkaliśmy się. On zaryzykował, obsadzając mnie w tej roli. Myślę, że wybrnąłem przyzwoicie, ale było to wyzwanie.